nad czym ty tak pilnie pracujesz, co? Planuję moje urodziny. No, właśnie domyśliłam się, kotku, że nie robisz zadań z matmy. A do twoich urodzin to jest jeszcze bardzo dużo czasu. Proszę bardzo, matma. Dlatego jest szansa, że wreszcie będą dobrze zaplanowane. Łącznie z prezentami dla drogiej jubilatki, czyli mnie. No ale kochanie, no chyba nie masz na co narzekać. No przecież ostatnim razem wyremontowałam ci pokój, a przedtem dostałaś biurko. Mamo, ja nie chcę nic praktycznego. Ja tylko chcę dostać coś, o czym naprawdę marzę. Coś takiego specjalnie dla mnie. To jest Asia na wakacjach. Jeszcze przed gimnazjum. O, bardzo ładne. A na czym Asia tutaj siedzi? To jest jej konkursowa dynia. Zajęła za nią pierwsze miejsce. No co, nic tylko zaprząc do niej konie i siup na wesele do księdzi. A tutaj zdobyła pierwsze miejsce w gminnym konkursie na wieniec zderzynkowy. Zuszka. Taka Zuszka. No, a tutaj zdobyła złoty medal z mechanizacji na Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Nie, za mechanizację to jest naprawdę bardzo zdolna dziewczyna. Prawda? Bardzo, tak. O, a tutaj chwyta na lasso alpaki. Alpaki. To jest pasja mojej córki. Pierwszą jej kupiłem na 13 urodziny. A teraz masz całkiem niezłe statko, czyli 20 sztuk. No, to był wspaniały prezent. No, no tak. Zawsze chciałem spełniać marzenia mojej córki. Więc pomyślałem, że teraz na 18 urodziny to będę musiał kupić coś, jakąś fajną, wypasioną brykę. O! No i dlatego właśnie przyszedłem po kredyt. No ale uważacie, że to jest dobry prezent dla dziewczynki? Ale Asia marzy o tym od dziecka. A dlaczego nie? Posłuchajcie, włoski design, 200 koni, klima, elektronika, naprawdę idę na każdy teren. Kamienie, rzeczka, błoto, wszystko. 200 koni, ale moc! Asia zwariuje, jak zobaczy to na podwórku. Tak naprawdę to już kokardy mam, no pozostaje kupić tyle resztę. Ale chce pan kupić córce na urodziny traktor? No tak, i to najlepsze. A nie kupuje pan trochę tego prezentu dla siebie? Ale ja już mam ciągnik amerykański. Asia zwariowała na punkcie tego Włocha. No poza tym dziecku najlepiej kupić taki prezent, jakim marzy, prawda? A Włoch to Włoch. No dobrze, no to co? To wypełnimy wniosek. Tak, wypełnimy wniosek. Wszystkiego najlepszego, kochanie. Mamo, dzięki, jesteś kochana. Dobrze, i teraz życzenie i dmuchamy. I prezent? Proca, łapki żabki i pluszowa alpaka. Mamo, skąd wiedziałaś? Wzięłam na zbytki Damiana i taki jeden klient mi pomógł. O matko, co się tam dzieje? Jakaś dziewczyna jeździ po rynku na traktorze. Wjechała i zjechała po słodach ratusza. Jak ja jej zazdroszczę.